Witajcie kochani w kolejnym świątecznym programie Mody Ekokreatywnej. Dzisiaj pokażę Wam dekoracje mojego domu i te dekoracje, które oczywiście mam z drugiej ręki, z lumpeksów, z jakichś targów staroci. Zapraszam serdecznie, zacznę od pokazania Wam cudownej, świątecznej, zimowej atmosfery mojego ogrodu. Patrzcie kochani, co tu się dzieje. Jaki cudowny widok, jak w bajce. Obudziłam się dzisiaj i widziałam właśnie to przez okno. Cudownie. Jadę teraz na zakupy, a potem nagrywać dla Was program. Idealna sceneria bajkowa, zimowa. Mam nadzieję, że podobała Wam się przepiękna, bajkowa atmosfera mojego ogrodu. A tymczasem chcę Wam pokazać, jak już udekorowałam do tej pory dom. I zacznę od mojego studia, czyli co tutaj się dzieje. Pokażę Wam wczoraj wieczorem nagraną relację krótką, gdzie właśnie opowiadam o zmianach w moim studio. No to zobaczmy. Zobaczcie, kochani, tutaj nagranie właśnie z wieczora, żeby widać było efekt światełek, bo ja nagrywam vlogi w dzień, żeby było lepsze światło i dlatego pokazuję Wam tutaj nagranie właśnie z wieczora. Kupiłam dzisiaj takie w Lidlu, tym razem nieużywane, tylko nowe lampki LED-owe na baterie, żeby sobie przewiesić tutaj przez to lustro, przy takiej mikrotoaletce, którą mam w studio. Zobaczcie, tak to wygląda. Tego jeszcze nie widzieliście, to jest moja taka nowa półka, schowek, ponieważ mam bardzo mało miejsca do przechowywania, a dużo rzeczy, jak wiadomo, no to jest taka pufa do siedzenia, jednocześnie właśnie ze schowkiem, to jest bardzo praktyczne, niedawno to kupiłam na Allegro, całkiem fajna rzecz, która mi się bardzo, bardzo przydaje, no i oczywiście mogę na tym sobie siedzieć przy tej mikrotoaletce, przy lusterku, które też jest z lumpeksu, nawiasem mówiąc, tutaj mam prześliczną taką serwetkę świąteczną, taki bieżniczek w kolorze niebieskim, który pasuje do tych jasno niebieskich ścian z takim pięknym chwostkiem w gwiazdy, no i uważam, że to super wygląda, chociaż ten stolik jest w sam sobie piękny, bo on ma taką inkrustację na sobie, ale tak na święta fajnie, wesoło z tym bieżniczkiem według mnie. No i to jest taki mój nowy nabytek do studia. Pokażę Wam jeszcze, tutaj mam te wielkie wieszaki moje z ubraniami scenicznymi. No i żeby to tak ładniej wyglądało i nie kurzyły się te ubrania, to wieszaczki mają koszyte takie pokrowce jasno-niebieskie też z lnu z wiązaniami. Tu Pani Krawcowa mi jeden uszyła, drugi będę właśnie wykańczać, jeszcze jest niezrobiony. No ale właśnie takie troszkę bardziej estetyczne opakowanie na te moje ubranka. No i tutaj druga toaletka, nadmiar toaletek w jednym pokoju, ale ta jest bardziej tutaj jako szafka używana przeze mnie, bo tam mam dokumenty różne i rzeczy związane właśnie z vlogiem, jakieś lampy, statywy. No i tutaj również świąteczne lampki zawisły na tej toaletce, także jest dużo oświetlenia takiego bardzo właśnie nastrojowego. No i moje studio właściwie to jest tyle, bo z drugiej strony to widzicie w każdym vlogu i tutaj jest choinka, która teraz będzie aż do nowego roku stała właśnie w studio. Moje tradycyjne lampki. Także to by było na tyle, jak o dekorację tego pokoju chodzi. Cieszę już tych teraz zmian, które są do tej pory u mnie w studio i przede wszystkim zaczyna tutaj troszkę być porządek, zaczyna tutaj to wyglądać wszystko normalnie pomału. A tymczasem nagrałam też dla Was takie przebitki mojego salonu, to co już też się tam świątecznego wydarzyło, zobaczcie, pokazuję tutaj moje girlandy te kupiłam w lumpeksie również i to jedna z tych girlandów była nawet z oświetleniem, taka, która tutaj jest w salonie na szafie wisi. To jest moja szafa, w której znajduje się telewizor. Można ją zamknąć i wtedy nie widać telewizora, ale dekoracja jest na całe święta. Tabliczka taka z takimi trzema postaciami świątecznymi też jest właśnie zakupiona w second handzie, chyba za 15 zł, o ile pamiętam. Jest bardzo fajna, lubię takie śmieszne gadżety czasem. No i zobaczcie, mój salon jako tako jeszcze nie jest wystrojony
w 100%. Po prostu tam panują już te moje świąteczne, zimowe dywany czerwone, które też nadają właśnie takiego charakteru świątecznego. I w zasadzie to się utrzymuje u mnie już przez całą zimę. W jadalni mam stroiki, które robiłam na lekcję plastyki wczoraj i jakieś tam już też szczątkowe dekoracje i druga girlanda, do której dokupiłam jedynie światełka takie pomarańczowe, bo one mi pasują fajnie do wystroju. No i kochani, oprócz tego, co właśnie znajduje się w moim salonie, to zobaczcie jeszcze krótką relację z mojej sypialni, gdzie też mam troszeczkę takich dekoracji. I tutaj w sypialni, zobaczcie, to jest moja sypialnia, pewnie poznajecie, bo tutaj nagrywałam przez długi czas vlogi. Tutaj mam takie malutkie drzewko. To jest przykład właśnie takiego używanego skarbu, bo kupiłam za jakieś 2 złote takie naprawdę powyginane, stare, beznadziejne drzewko, ale w fajnym rozmiarze, bo to jest, zobaczcie, takie malutkie. I całkiem fajne, tylko było naprawdę zniszczone i takie, w sensie, no, powyginane właśnie takie, no nic ciekawego, leżało tak po prostu w takim koszu w second handzie, no i po prostu uratowałam je. Czyli dorobiłam do niego podstawę, nałożyłam na niego takie malutkie światełka na baterie, przykleiłam szyszki, trochę dałam takiego śniegu w sprayu, trochę brokatu, tutaj jakiś, o, taki mały setting zimowy. No i prześliczny taki stroik, taka mini choineczka do sypialni. Bardzo, bardzo lubię to drzewko i zawsze mi sprawia dużo frajdy. Jak sobie szczególnie przypomnę, że kosztowało jakieś 2 złote, no i światełka pewnie jest 10. No i uważam, że świetna rzecz. Ciekawa jestem, jak się Wam podoba. Ja uwielbiam takie mini scenki leśne. No i kolejna rzecz to jest studio, gdzie nagrywamy muzykę, gdzie pracujemy nad piosenkami i zobaczcie, też zawitała tam troszeczkę już świąteczna atmosfera, taka brzuska, która tam pasuje fajnie do wystroju, jest ozdobiona światełkami, mamy taką świąteczną kulę. Oprócz tego w studio jeszcze, czego tutaj nie widać, też są takie LED-owe światła wokół, więc jak to wszystko się zaświeci, to naprawdę jest bardzo, bardzo fajnie i świątecznie. No i moi drodzy, będą oczywiście dalsze relacje, dalsze części dekoracji mojego domu. Pokażę Wam to w następnych programach, a będzie jeszcze ich trochę, bo będą jeszcze stylówki świąteczne, będzie jeszcze haul kosmetyczno-prezentowy, będzie zwykły haul lumpeksowy, też z elementami świątecznymi, więc na pewno zobaczycie to. Tak więc zapraszam na następne programy i od razu zachęcam Was, żebyście subskrybowali mój kanał, jeśli się Wam podoba i oczywiście proszę o polubienia i o udostępnienia, jeśli możecie. Kochani, teraz pokażę Wam najfajniejsze ozdoby, które kupiłam. Powiem Wam, że niektóre z tych ozdób są na tej choince też. Pokażę Wam tu jedną rzecz, która, dwie rzeczy właściwie. Akurat na tej choince nie mam dużo takich ozdób z drugiej ręki, ale zobaczcie, kiedyś zupełnie nową, zapakowaną kupiłam taką przepiękną bombkę. Naprawdę jest śliczna, ona jest ze szkła, ręcznie zdobiona. Ma tutaj taką jakby taką grafikę takiej sarenki. Ona jest taka w bardzo słodkim, takim retro stylu, ale idealnie pasuje właśnie tutaj do tej sypialni, do tej właściwie teraz już garderoby i studia. No bo właśnie jest też taka jasno-błękitna z elementami czerwonymi, czyli idealnie w niej wystrój trafiło. No i za tą bombeczkę zapłaciłam 6 zł na targu, takim targu, nie wiem jak to nawet nazwać, targu z takimi rzeczami używanymi, między innymi. Bardzo, bardzo mi się podoba, mam nawet pudełko oryginalne od tej bombeczki, także była naprawdę nowa i na tej choince mam jeszcze dwie ozdoby takie, które kupiłam też w lumpeksie i to są takie w starym stylu ozdoby zrobione z drewna i pomalowane na kremowy kolor z takimi złotymi elementami. Bardzo, bardzo mi się podobają te ozdoby, są takie naprawdę takie mikro dzieła sztuki, mikro rzeźby i bardzo ładnie wyglądają też na choince, powiem Wam. Mam jeszcze drugą właśnie taką ozdobę, mam też trochę bombek retro, takich po babci mojej, są przepiękne, takie ręcznie malowane. Pokażę Wam teraz jeszcze inne rzeczy z lumpeksu właśnie. Przepiękne właśnie ręcznie malowane bombki, ja bardzo sobie cenię takie
artystyczne bombki. I moja choinka, ta taka główna, to jest... staram się, żeby każda rzecz, każda ozdoba na tej choince była unikatowa. Czasem zdarzają mi się, że mam jakiś tam jeden chyba zestaw nawet czerwonych bombek, bo one pięknie odbijają światło, więc czasem coś takiego mam, ale generalnie staram się kupować po jednej bombce i żeby to było coś wyjątkowego, takie mikrodzieła sztuki. Bardzo mi się to podoba i moja choinka jest właśnie w takim starym stylu, ma takie bardzo różnokolorowe bombki, ale raczej też utrzymuję tą choinkę w takim złoto-zielono-niebiesko czerwonym jakby zestawie. No, nie ma tam też jakoś tak bardzo dużo na przykład różowych rzeczy czy białych. Raczej staram się, żeby pasowało to do mojego salonu, który jest w takich właśnie barwach czerwieni z elementami niebieskiego, z jakimiś zielonymi akcentami. No to zacznę od większych rzeczy tym razem. No i zobaczcie, piękny domek, który kupiłam kiedyś za 12 zł w Lumpeksie, zobaczcie. Pokażę Wam też go na przebitkach. To jest taka miniaturka w kształcie starego kościółka ośnieżonego. Przed tym kościółkiem stoi para, jest taka latarnia, jest choinka. I to się świeci. Zobaczcie tutaj na podglądzie, nagranym wczoraj wieczorem, specjalnie, żeby było widać efekty świetlne. Ma takie LEDy i one zmieniają kolory. To przepięknie wygląda właśnie w nocy. No i w okresie świąt ja sobie włączam to wieczorem i to naprawdę daje świetną, piękną atmosferę. Tam jeszcze na moim parapecie znajdują się takie domki ceramiczne, w których można zapalić kadzidła i wtedy dym ulatnia się z kominków i wygląda naprawdę bosko to. No i właśnie takie coś dorwałam w Lumpeksie, więc naprawdę czasem warto szukać, bo wtedy, w tamtym czasie, przynajmniej nie wiem jak teraz, ale takich miniaturek ciężko je było znaleźć w sklepach takich normalnych, no już nie mówiąc o cenie, że widziałam ponad 100 zł takie ozdoby, bo to nie jest taka tania chińska ozdoba z plastiku, tylko to jest naprawdę pięknie i misternie zrobione i super wygląda. Kolejna rzecz, którą uwielbiam, to jest też z Lumpeksu, kochani. Taka retro ozdoba świąteczna, Mikołaj na koniku na biegunach. I to się naprawdę huśta, ma tutaj taką uzdę ten konik. Jest ślicznie pomalowany i to wygląda jak coś starego, naprawdę. Nie wiem, czy to jest stare, myślę, że to jest robione po prostu w takim stylu retro. I też wiem, że takie ozdoby wcale nie są tanie. Więc za bodajże 10 zł to kupiłam i jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego. Uwielbiam tą ozdobę, ona zawsze stoi u mnie na takiej mikrobiblioteczce na książki. No i z przyjemnością na nią patrzę i nadal mnie to cieszy, naprawdę. Jest tak śliczna, według mnie tak oryginalna, że no super, super, że mi się to udało kupić. No i jeszcze jedna z takich większych rzeczy, to jest taka pozytywka. Ostatnio pokazywałam Wam w holu pozytywkę, którą ostatnio kupiłam, taką karuzelę. To jest takie koło z choinką i z aniołkami, które grają na instrumentach. No i ona gra, to jest drewniana pozytywka i ona gra melodię niemieckiej kolędy. Tannenbaum bodajże się nazywa. Wyciąga się tutaj taki... Bardzo mi się podoba to, jest niebieskie z takimi złotymi gwiazdkami, więc w ogóle też pasuje mi do salonu. Jest takim uroczym akcesorium, bardzo, bardzo fajnie to wygląda naprawdę i tak jak ja już kiedyś mówiłam, bardzo lubię takie drewniane, ręcznie robione, ręcznie rzeźbione i malowane rzeczy. Uważam, że to ma swój urok. No i kochani, teraz przejdę już do... Aha, nie, jeszcze jedną rzecz mam taką większą, już Wam pokazuję. Piękny talerz, również z Lumpeksu i zapłaciłam za niego też około 12 zł, coś w tym rodzaju, 12-13 zł. Tutaj leżą mi takie ozdoby świąteczne, takie korale, które ozdabiają i róża, która zresztą też jest z Lumpeksu. Nawet do ubrań ją używałam w niektórych stylówkach. Przepiękny taki, bo chyba to jest mosiąc, tak mi się wydaje. Przepiękny talerz. On był nówka, naprawdę, w ogóle nie miał żadnych ryski. Teraz już jest 2 lata u mnie, więc troszeczkę już taki jest może leciusieńko porysowany, ale był w idealnym stanie i naprawdę piękne takie rzeźbienie, jakby przez mróz wyrzeźbione. No i prześlicznie to wygląda, to nie jest żaden plastik, to nie jest nic sztucznego, tylko to jest prawdziwy metal. O, nie wiem jak to...
i naprawdę bardzo mi się to podoba. I w zasadzie, kochani, to nie tyle jest świąteczne, co wygląda świątecznie, ale jest w zasadzie u mnie w salonie cały rok, bo to mi bardzo pasuje, bo ja mam takie stoliki ze złotymi takimi jakby plafonami pod szkłem. No i to tak bardzo fajnie pasuje do tego. No to teraz same już ozdoby choinkowe. Właśnie na tą moją dużą choinkę, której jeszcze nie mam wywieszonej. Najostatniejszą zdobyczą moją to jest taka gitara, którą kupiłam dla mojego Wiktora, bo on jest gitarzystą. Muzykiem ogólnie też gra na różnych instrumentach i śpiewa, ale między innymi jest gitarzystą i kupiłam mu taką na choinkę gitarę. Zapłaciłam za tą gitarę złotówkę, bo ona nie miała tego mocowania, ale miałam takie zapasowe mocowania do bombek i no jest idealna. Jest naprawdę super. Uwielbiam takie śmieszne, tematyczne ozdoby. Można to nawet powiesić w studio na drzewku, ale myślę, że to będzie na choince, bo fajnie nam pasuje do wystroju. Teraz bardzo fajne bombki. Kupiłam dwie takie bombki jakieś 4 lata temu w Lumpeksie. Takie piękne, czerwone, malowane w takie aniołki grające na takich trąbach. No i śliczne, naprawdę bardzo mi się podobają. Ja lubię takie tradycyjnie malowane bombki, a te są bardzo urocze, naprawdę bardzo urocze motywy i one kosztowały po 3 zł za sztukę, więc też bardzo, bardzo niedrogo. I teraz będą już takie mniej tradycyjne bombki. Jeszcze jedną ozdobę Wam pokażę. Tutaj mam taką też ozdobę z tego samego gatunku, co te białe, które tutaj wiszą na tej choince, tylko złote. Mam też 3 takie złote wisiory właśnie, rzeźbione w drewnie, z takimi koralami zawieszonymi dodatkowo. Bardzo mi się podobają też. No, są przepiękne według mnie. Bardzo oryginalne. No i teraz bombka, którą ostatnio też kupiłam. I to jest, kochani, bombka ręcznie malowana i robiona ręcznie z ceramiki. Podejrzewam, że to może być hiszpańska, portugalska bombka. Po prostu tutaj widać nawet, że to jest w środku ceramika, że to jest glina. No i ona jest malowana w takie kwiaty na fioletowym tle. Jest śliczna według mnie, naprawdę. To jest coś takiego jedynego w swoim rodzaju. Na pewno będę mieć tylko jedną taką bombkę na całej choince i bardzo, bardzo mi się podoba. Można ją też po prostu wyeksponować na jakimś takim wieszaczku w widocznym miejscu. Właśnie nie wiem, czy nawet tak nie zrobię, bo jest tak ładna. To jest takie mini dzieło sztuki według mnie. Także bardzo, bardzo fajna rzecz. I kosztowała ta bombeczka, tutaj nawet jest cena, 6 zł. No i to jak na jedną bombkę to dosyć dużo, wydaje mi się. Oczywiście nie tyle, co te ręcznie malowane szklane bombki, które potrafią nawet do 100 zł za sztukę kosztować. Ale to jest lumpex, więc powinno być tanio, prawda? No i teraz bardzo śmieszne bombki, które też kupiłam w lumpeksie. Każda kosztowała około 5 zł. 4-5 zł, więc jak na te szklane, o, myślę, że to będzie słychać, ręcznie malowane bombki, bardzo oryginalne, to też bardzo tanie. Zobaczcie, to jest taki boski wieloryb, który ma na sobie słuchawki. O, tutaj widać słuchawki, on słucha muzyczki, co on tam słyszy w oceanie. No i jest naprawdę super, zobaczcie, ma świetne kolory, jest takim takich fajnych właśnie wzorkach też pomalowany. No i mega mi się podoba to, że właśnie on ma te słuchawki, to jest coś takiego dla mnie, no ja lubię takie śmieszne rzeczy, to mnie cieszy po prostu, że mam taką bombkę i po prostu każda jest inna, każdą można obejrzeć i jest ciekawa. Teraz bombka taka w temacie trochę może LGBT, ale bardzo mi się spodobała, po prostu tęcza, też to jest wszystko szklane. Tęcza z takim brokatem, super wygląda, ślicznie się błyszczy na choince, także i też to nawet chyba 3 zł kosztowała, bo to każda była troszkę w innej cenie, ale najdroższe były po 5 zł. No i kolejna śmieszna i cudowna moim zdaniem bombka, ryba, zobaczcie, taka ryba z pomalowanymi ustami. No też jest boska, tu ma taki co prawda sztuczny ogon z jakiejś gumy z brokatem, ale tutaj jest przepiękna. Ma takie wyłupiaste oczy, no i takie tutaj diamenciki, powiedzmy. Ale jest przesłodka według mnie, bardzo mi się też spodobała. Nie wiem, czasem wydaje mi się, że jestem strasznie dziecinna, ale w święta takie rzeczy po prostu mnie mega cieszą. No i kolejna morska rzecz, tutaj już jest kilka morskich bombek, bo taki konik morski, też prześliczny według mnie. I to jest też szkło oczywiście, tutaj się troszkę mi zadrapał, no ale trudno.
taki konik morski w ślicznym kolorze i też jest posypany brokatem, ręcznie malowany. No też bardzo, bardzo podoba mi się ta ozdoba, jest przeurocza według mnie. No i jeszcze mam jedną taką wyjątkową bombeczkę, zobaczcie. To jest taki arbuz. No też, według mnie fajna rzecz. Arbuz nie jest typową chyba ozdobą na choinkę, ale tak mi się spodobał kolorystycznie i tak jest fajnie to zrobione, apetycznie to wygląda, że postanowiłam go kupić za jakieś 3 zł też. No i super, pasuje mi, bo jest też czerwony, więc... No i widzicie, takie właśnie mam ozdoby w różnych kolorach, w różnych stylach jakby, ale staram się zawsze wynajdywać takie bardzo unikatowe ozdoby. Szukam też właśnie takich ozdób retro. Zawsze patrzę, czy nie ma jakichś takich starych zawieszek choinkowych, starych bombek malowanych. No bo to mnie bardzo kręci właśnie takie wyjątkowe, artystyczne przedmioty. Aha, no i kochani, jak chodzi o te ozdoby, które mam do tej pory wyjęte i które możecie właśnie obejrzeć już teraz u mnie, to by było na tyle. Jedną jeszcze rzecz, którą chcę Wam pokazać i pokazywałam ją też w lekcji plastyki, która wyszła kilka dni temu, to są Christmas Crackers. I kochani, kupiłam te Christmas Crackers za jedyne 13 zł w lumpeksie, zapakowane nowiutkie, jeszcze są zaklejone plastrami tutaj. Normalnie taśma jest nierozerwana. To jest po prostu zupełnie nowe. No i mniej więcej to kosztuje tyle, co w Anglii normalnie w sklepie, bo tutaj nawet jest cena 6 funtów, przeceniona prawdopodobnie już po świętach na 3 funty, no czyli to by było właśnie mniej więcej kilkanaście złotych. I jeśli nie wiecie, co to są crackers i kiedyś byście trafili w lumpekcie, to koniecznie kupujcie, bo to jest super rzecz. Takie crackers używa się, nie wiem, czy jest polskie słowo na to, będę mówić po angielsku, crackers. Używa się w czasie obiadu świątecznego w Boże Narodzenie w Anglii, po tej oficjalnej części, mniej więcej na poziomie deserów, czy też win, czy napojów. Takie crackers się po prostu wyciąga, ciągniemy za dwie części tego, bo to ma takie jak cukierek końcóweczki i rozrywamy to szczela, pęka i w środku są fajne rzeczy. Zazwyczaj jest tam korona, wszyscy uczestnicy obiadu wkładają sobie korony na głowę. I później mamy zwykle jakieś wierszyki, czy zagadki, czy dowcipy świąteczne i jakieś mini gadżety. Czasem są to jakieś małe zabaweczki, jakieś breloczki, jakieś no przeróżne rzeczy. Czasem jest to jakaś wróżba dziwna albo tak naprawdę zdarzyło mi się już naprawdę mnóstwo różnych rzeczy tam znaleźć i właściwie one się nigdy nie powtarzają. Oczywiście też crackers mają też swoje kategorie, są bardziej luxury, czyli bardziej luksusowe, gdzie są takie naprawdę już fajne gadżety, można całkiem fajne, na przykład lusterka takie do torebki, ale takie już jakościowe znaleźć, jakieś miniaturowe szachy i takie rzeczy. I to naprawdę są dosyć drogie te crackers. Myślę, że te to są takie przeciętne, gdzie będą takie zwykłe gadżety, żeby się z nich pośmiać, żeby dzieci miały frajdę. Coś takiego jak w dziecięcych jajkach niespodzianek, tylko że to są bardziej uniwersalne rzeczy, nie tylko dla małych dzieci. No i moi drodzy, super rzecz, naprawdę polecam Wam taką zabawę. Ja z moją rodziną zawsze coś takiego otwieramy na Wigilię, oczywiście też już po tych najbardziej oficjalnych daniach, jak już przechodzimy mniej więcej do etapu picia herbatki z ciastkiem i otwierania prezentów, to właśnie też takie crackers sobie otwieramy i dla zabawy po prostu robimy sobie taką grę. Myślę, że to jest bardzo fajny pomysł i polecam Wam. No i nie jest to polski zwyczaj, ale dlaczego? Można sobie urozmaicić i czasami zrobić coś też nowego, żeby nie było nam nudno i żeby rozluźnić atmosferę przy świątecznym stole. No i kochani, jeszcze jedna dzisiaj informacja i prośba. Mianowicie 12 grudnia 2020 roku o 12.12 wychodzi debiutancki album Natura Wiki, mojego Wiktora. Wspaniałe piosenki będą. Będzie oczywiście album udostępniony na różnych mediach. Podam Wam informacje gdzie. I mam niespodziankę dla moich widzów. Każda osoba, która na stronie Facebooka Natura Wiki powoła się na modę ekokreatywną, powie, że jest subskrybentem, pokaże screena z mojego filmiku, to każda ta osoba otrzyma płytę Natura Wiki i będziemy je wysyłać do Was na adres, jeżeli podacie swój adres,
Także serdecznie Was zapraszam, bo naprawdę płyta jest świetna, bardzo wpada w ucho i dużo piosenek naprawdę będzie robiło fajną atmosferę, też święta i ferie, bo ferie będą w tym roku zaraz po świętach. Także zachęcam Was bardzo serdecznie i oczywiście będą linki do filmów, będą linki do piosenek, także super. I jeszcze jedna zapowiedź, w święta, w trakcie świąt, pierwszego lub drugiego dnia świąt, wejdzie też moja własna piosenka, to jest piosenka w stylu folkowym, w stylu takim muzyki irlandzkiej, ale będzie miała troszkę takiego odświętnego touchu i ta piosenka ma tytuł Over the Distance i będzie dedykowana wszystkim osobom, które nie mogą być z bliskimi, ze swoimi ukochanymi w święta i w ogóle, którzy są w jakikolwiek sposób rozdzieleni. Także serdecznie Was zapraszam też na premierę, która będzie oczywiście u mnie na kanale. Dziękuję Wam bardzo, cześć! To na dzisiaj już tyle i już niedługo zapraszam Was bodajże za 2 dni. Tak, we wtorek na nowy film, którym będzie hollumpeksowy, też z jakimś świątecznym dodatkiem prawdopodobnie. I w czwartek zapraszam Was już na update świąteczny z jakimiś prezentami, z jakimiś ekokosmetykami, które właśnie z okazji świąt kupiłam. Także zapraszam serdecznie, a w niedzielę już stylóweczki świąteczne, bo już są gotowe i nie mogę się doczekać, jak Wam je pokażę. Kochani, do widzenia, cześć, do zobaczenia i miłego okresu przedświątecznego. Cześć!